Hello, ladies and gentlemen, to Charlie with an eye i zapraszam na kolejny odcinek brytyjskiej inwazji. Już prawie końcówka. Dzisiaj ciężka dziewiątka brytyjska. Conqueror, czyli będziemy podbijać pola bitwy. Właśnie od słowa Conquer. Okej, dobra, 1950 punktów życia. 950 koni pcha 66 ton. Powinien być dosyć mobilny. Prędkość obrotu 26. Wieży ile? 34. Także powinien być całkiem zwrotny. Pancerz. Znowu 130. A nie wiem co o tym powiedzieć. Jak na dziewiątkę to jest bardzo mało. 51 z boku i 38 z tyłu. Wieża wcale lepiej nie opancerzona, bo tylko 152, a to jest wielki, duży, słaby punkt, z tego co mi się wydaje. Wizje, kolejny słaby punkt. Tu. Będziemy mogli strzelać. Myślę, że tutaj w te płaskie części pancerza również. Nie wspominając o dolnej płycie. Okej, to tyle z prezentacji. Okej, to zaraz przejdziemy do bitwy. Jest ze mną Dzieniew. Siema. I Gaskin. Cześć wszystkim. No, także wszyscy z klanu. To opuszczaj tam. To battle! Dopiero będzie wstyd, jak przegram. No, rzucę na dziesiątki. No, ale to w sumie dobrze. Nie, Dzieniu, ty masz na tym premium mamo, nie? Tak, mam premium mamo. Kupione za kredyty, ale cały czas premium. Sporo penetracji dostaję, bo 352 to jednak na dziewiątkach jest świetny. Wow, aż tyle? No, tak jest. Aż to skontowanego mausa będzie przebijało. No zobaczymy, akurat mamy tego te 114 w wieży, może to popróbować. To co, gdzieś jakieś snajperskie pozycje, czy do miasta? Bym jakoś próbował odstawić drugą linię w mieście. Niech sobie te TD pojadą na pierwszą, a my będziemy stać gdzieś z tyłu. Bo jak wyjedziemy na pole, nas te dwie arty zjedzą. Oj tak, właśnie. Brytyjskie czołgi nie są dobre czołgi. W ogóle nie mamy pancerza. Od boku czy od przodu to z T-92 to chyba wpadnie za 1900. O, jeszcze lagi mam. Na bananie na razie nikogo nie widać. Dobra, jadę w miasto chyba. Tam coś z tyłu na mnie jedzie party. W gąski. No, takie trzy czołgi w plutonie to może być w sumie. Mają sporą siłę ognia, ale w ogarniętym składzie całościowym na jakieś bitwy w planach i tak dalej, nie wiem czy to dobry czołg. No można sobie zadać pytanie, czy 375 by nie były dokładnie tak samo skuteczne. Jak nie bardziej. Ale do tyłu? No, Objecta 700. Bojenie działa czym, więc... No, z Goldem widzę, przebijasz spokojnie. No, 350. Ja się odbiłem.
Dobrze idzie póki co. O, artyleria, i to patrzę. O, T-62. Tu blisko budynku patrzę, strzela. Tutaj na lewo mamy coś. No mi ładuje 8,85 za uron na 100%. Także strzela dla mnie szybciej od tego M103. I działo ma celniejsze, tam o 50 chyba, czy 40. Jeszcze ram. Kamikadze będziesz miał. Ram, zam, zam. Przy trzech takich. No, ale to nie zawsze można grać w takich plutonach. No, Gaskinety, teraz też idziesz w T110, nie? Masz M103, jak tak mniej więcej porównanie wypada? Bezpośrednio z rogiem, ja nie używam najlepszego działa jeszcze, ale ten mi się strasznie papierowy wie, tak jak M103 może przyjąć naprawdę sporo na przedni pancerz, w tego wchodzi praktycznie wszystko. Nie. No proszę, ale dostałeś chyba ile od arty? Od T92? Nie, od Beczata na szczęście. Aha. I to kamikadze. A jak? To co, jedziemy jeszcze jedno. Wyrobimy się. Ale 30 tysięcy na amunicję teraz. Wow. Ja za amunicję wydałem 10 tysięcy. Czy w sumie jak ktoś będzie miał ten czok premium, no to nie wiem. Nie jest chyba aż taka duża nie kwota. Nie no, straciłem na tej bitwie troszkę ponad 10 tysięcy, a strzelałem ze złotej amunicji. Także to jest jeszcze do przejścia jakieś. No jak się ma, nie wiem, albo luwę, albo T-34, to myślę, nie powinien być kłopot. Spokojnie, dobrze będzie można wbijać doświadczenie na złotej amunicji. No i jak dla mnie złota amunicja daje zdecydowanie szansę wszystkim na jakieś turnieje. Bo jednak na turnieju bez złota jest trudno. No tak, tylko jest kwestia, czy one powinny być na randomie. Jak dla mnie oni powinni w ogóle złoto z randomów usunąć. Nie no wiesz, no. Dla nich to jest, muszą mieć jakieś pieniądze z tego, no, żeby nie byłoby złotej amunicji. Tak naprawdę nie jest skąd premium, no, czerpaliby zysk. Niby tak, no ale wiesz, tych Esli jest dużo, bo w sumie ile to są, 3 turnieje w ciągu tygodnia. No, samych klonówek to się sporo, przecież codziennie ileś tam tyle. No wiesz, jeżeli jest na randomie złota amunicja, to wzrośnie im sprzedaż ciągu premium. No tak, bo trzeba będzie dorównać do innych, którzy używają złota i... Pewnie jak będą bardzo psioczyć, to w 8.2 to wycofają, a te, które premium już kupią, to zostaną. Oj, zestawów nie. No, to się najeździłem.
Wow, a czego tak dostałeś? No nie załadowałem tobie zestawu na tarczynę, wiesz? W ostatniej bitwie z drużyną. I niestety gon stręci. Niech to gra. Ała, o te stówy spokojnie wchodzi nawet w ten pochyły pancerz. Także, no ile? 900 życia, do widzenia. Także od estufy to trzymać się z daleka trzeba. No to jest 110 się odbiło. Dolną płytę mi nie przeszło. Okej, w kopułę wchodzi. A strzelamy chyba odrobinę wolniej niż te 110. Jeje! Ale nie znaczy, to są już takie różnice. No to już są setne sekundy. Praktycznie kto wcześniej kliknie. Jeszcze tutaj trudno to mierzyć, bo ja nie wiem. Nie wiem jak wy, ale te 200 pingu to mam przez praktycznie cały czas. Do 50. No, ja mam 100, ale jak do snajper moda wchodzę, to od razu mi spada. O, te 110-4 to mam. No to jadę z drugiej strony. O! I tego, fałsza przebiłem. Pod jakimś dziwnym kątem. No, mówiłem, Estonia odbija. Nie przebiłem się. Ile on ładuje? 16 sekund. Ach, piękny strzał w gruz. A nie, on pewnie jedzie. No i chyba koniec zabawy. Ty! Zaabsorbował. O nie, to już jest koniec. No to trochę za dużo tego. A nie, nie! Macham lufą, poddaję się. Oj, no nic. Dobra, to ja skończę wrócenie w garażu. No to co, jesteśmy na Smoczej Grani. Jeździliście już na tej mapie? Tutaj nie. Ale widać, że trochę zmienili tą mapę. Teraz tu po prawej dodali taką fajną małą dolinkę. A, no można się przejechać. W ogóle dawno na tej mapie nie grałem jakoś. Ona jest teraz usunięta w 8.0 czy coś takiego? Tak, tak, ona jest chyba usunięta 7.5 już. Gdzieś tu się zjeżdżało, tylko nie pamiętam gdzie. A. Tu gdzie startowaliśmy. Albo tędy, tak.
zjazd alternatywny. Cholera, to jaki se zepsułem. Proszę, można tam było podać, już kiedy jechać. Wykąpać się. Uuuu. Nie dawać zobrażeń. Widzę, cały komitet powitalny już jest. A, przebijam się. Ała, ale dostałem. Tego obiektu spróbuj się zdjąć. Widzisz ten. O! Hej, wake up! Jak to się przedstawia? Na dziesiątkę. Ajajaj. Depresji działa też nie mają zbyt wspaniałej te czołgi. No, M100 trzyma więcej, no. Zdecydowanie. A, pudło. Wow, od boku nam tu zaczynają wjeżdżać. Co właśnie na odbiłem się. Co to 50M tu stoi? Gąski nie to. Okej, już meda nie ma. A ty jest ten Brytyjczyk, o. O, to jest 113. Od tyłu jest. Teraz nam ktoś na pletwie jedzie pewnie. W kopułę go nawet nie przebiłem. Trzeba się wrócić chyba. O, nie wiem, może ten metr się wróci od nas. No ła, już tylko co żyję. Wyjeżdżam bokiem, ale... O. Skąd ten MX? A tutaj są. Aha. Budynek rozwalili i zrejdowali. Wizję dostałem. Ale bez obrażeń. Okej, okay. Wow, tam metr chyba u góry. O, to raczej po mnie. Barczaty jadą z tyłu. Oj, oj, oj. O, E57 odszedł. No, powinniśmy to wygrać. I jak ta złota amunicja? Raczej... No parę razy się odbija. Mhm. Co dziwne, od wieży 10B też się odbija. No to też to penetracja nie... Jakby nie, zupełnie niweluje tego, że możesz się kontrować. No, to E50M chyba zaraz znajdą. Jak nie, to skapują.
Jak wrażenia póki co? Pierwsze co się rzuca oczy to to, że ten krząg naprawdę prawie nic nie odbije. No, to jest niestety smutne, prawda. No jeszcze patrzę przez pryzmat tego, że jeździłem medami, które mają te same działa i są dużo bardziej zwrotne. Więc nie do końca widzę sens takiego czołgu. No szczególnie, że celne działa mamy, nie wiem, na Tadekach i też mają jeszcze więcej obrażeń, więc... No dokładnie. To co, to ja kończę tutaj w tym miejscu. To co, pożegnajcie się. To żegnamy się. Chwilalnie. Dobra, to dzięki i do zobaczyska w następnym odcinku. Yeah, yeah.